Siemanko, witajcie po urlopie. Parę dni mnie nie było, a na bieżąco na kanał wrzucałem nagrania, więc nie mogliście tego zauważyć. Dzisiaj czeka mnie taki mały transfer, nie wyjazd na linię, ale przetransferowanie tego autobusu na zajezdnię Zawodzie. Oglądam go sobie dookoła, czy nie ma jakichś świeżych uszkodzeń. Przegubowy Solaris, trójdrzwiowy, bez klimatyzacji, tak zwana uboga wersja. Już staruszek, dziewięciolatek. Kupę kilometrów mają przejechane te wozy. Zaraz zerkniemy, ile dokładnie. km ma przejechane ten autobus. Dobra, muszę zrobić szybkie sprawdzenie tego auta, żeby zobaczyć, czy jest sprawne, czy możemy go wydać na drugą zajezdnię. A pojedzie on tam dlatego, że na tamtej zajezdni są tylko 4 przegubowce. Te dodatkowe 4 przeguby na Zawodziu będą potrzebne jutro, czyli w piątek 21 czerwca, w związku z sobotnimi rozkładami jazdy. Pomimo tego, że jest piątek, ale po Bożym Ciele, czyli występuje tak zwany długi weekend i praca przewozowa jest mniejsza, czyli autobusy pojadą rzadziej, ale na niektórych liniach będzie zwiększony tabor z BN na CN. Prawdopodobnie na 12 i 109 będzie tabor CN. Uwaga, możecie hejtować. Nie przepakowując plecak po urlopie, nie wziąłem sobie rękawiczek. Ten sam plecak mam w góry i do pracy. Jest powyżej minimum. Ale to nic. Najwyżej się trochę usmaruje, to się wyczyszczę. Mydło w szafce mam. Pastę BHP też. Firma zapewnia, to się ma. Jest powyżej minimum olej. Ewentualnie na tamtej zajezdni zgłoszę im, żeby troszeczkę dolali, żeby było więcej. Paski napięte w dobrym stanie. Co tu więcej sprawdzać? Przejdę się jeszcze raz, zobaczę, jak tam stan nakrętek. Zabezpieczenia są, nic się nie obkręca. Nie będę dzisiaj się za bardzo nad tym sprawdzaniem skupiał, tak żeby to opowiadać wszystko, bo już to robiłem kilka razy przy was, więc takie proforma. Ja już ten autobus obeszłem oczywiście, że tak powiem, przed tym sprawdzaniem z kamerą, bo przecież nie będę sprawdzał autobusu, który że tak powiem, będzie miał jakąś usterkę, no nie? Bo bym wam tego nie puścił, takiej wtopy, bym musiał odstawić autobus na warsztat, więc jak już sprawdzam, to sprawny, prawda? Takie trochę oszustwo, nie? Dobra, odpalę go sobie, żeby nabić powietrze, zobaczyć ewentualne błędy. Nie ma ewentualnych błędów żadnych. Nie ma. Sprawdzimy sobie światełka. Lewy kierunek widzę w lusterku. Ale jest, dobra. A teraz wszystkie żaróweczki na awaryjkach. Świeci, 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 świeci. Świeci, świeci. Świeci, świeci, świeci. Świeci, kochane dzieci, tu wszystko świeci. Okej, okay, dodatkowe awaryjne u góry. Nie świeci. Dobra, to zaraz to sobie na warsztacie w takim razie zgłoszę, żeby mi na szybko wymienili tą żaróweczkę. Tutaj wszystko jest okej. Okay.
Nie mam drugiej osoby, żeby sprawdzić światła stopu i wsteczny, więc takiej rzeczy nie sprawdzam. Okej. Okay. Przejdę się po autobusku, czy nie ma jakichś luźnych części. Czy są obie gaśnice, podkłady są. Wszystko się trzyma. Dobra, teraz gaśnice. Gaśnice. Nie wiem, czy ten autobus dzisiaj chyba już nie wyjedzie na linię. Dzisiaj tylko czeka go transfer. Dwie gaśnice są. Ok, trójkącik. Jest. Apteczka jest. Dobra. To wygląda na to, że z takiego szybkiego sprawdzenia chyba wszystko. Zerknę, czy coś nie cieknie. Sucho. Dobra. Nic nie cieknie. Wygląda na to, że jest sprawny. Zaraz go przetransferujemy. Zerknę jeszcze na wyświetlacze. Skoro idzie na zawodzie, to wbijemy mu linię z zawodzia. Z jakże pięknym kierunkiem. 66, Dziećkowice, Kościół. Widzieliście kiedyś przeguba na tej linii? Z takim kierunkiem jeszcze? To było niemożliwe. 66, Dziećkowice, Kościół. Dobra, zamontuję teraz wam tak kamerę, żebyście widzieli, jak się cofa przegubowcem. No i pojadę na warsztat później. No to siemaneczko, widzimy się na trasie.